Praga, serce Czech. Miasto nad Wełtawą zamieszkałe przez ponad 1 200 000 ludzi, odwiedzane rocznie przez ponad 6 milionów turystów. W naszym turystycznym przewodniku po Pradze podpowiemy, jak spędzić weekend w tym jednym z najpiękniejszych miast na świecie. Do Pragi możemy pojechać z Radomia samochodem, ale droga zajmie nam co najmniej 7 godzin. Lepiej zatem skorzystać z bezpośredniego połączenia samolotowego z portu lotniczego w Radomiu. Stąd będzie szybko i tanio. W Warszawie jest drożej, droższe są bilety, no i mamy blisko, bo mieszkamy z Radomia, więc jest lepiej niż z Warszawy. Nadarzyła się okazja, tak? Możemy polecieć do Pragi, no to lecimy. Lotnisko chwalą pasażerowie. Bardzo dobrze, według mnie szybko i sprawnie. Maleńki, wielmi czysty, wielmi sprzyjalny, nie szmat pasażerów, to wielmi dobry. To co widzę, prezentuje się należycie. To, że jest szybciutko, odprawa jest szybka, to, że mam blisko, no i to, że jest przyjemna obsługa. Zatem korzystamy z popołudniowego lotu w piątek. Lecimy liniami Sprinter. Pamiętajmy, aby nie brać ze sobą niebezpiecznych narzędzi, które mogą zostać skonfiskowane. Polecimy na wysokości około 6000 metrów z prędkością 400 km na godzinę. Pasażerowie znajdują się pod opieką stewardów, którzy nie tylko roznoszą przekąski i napoje, ale przede wszystkim dbają o bezpieczeństwo podróżnych. Po nieco ponad 1,5 godziny lotu słyszymy komunikat, na który czekaliśmy. Pogoda w Pradze jest bardzo ładna, bezchmurnie, temperatura 26 stopni Celsjusza. Szanowni Państwo, witamy w Pradze. Jest godzina 17:05. Fajnie było, przyjemnie. Pierwszy raz leciałem, więc fajne uczucie. Będę latał jeszcze więcej. Jeszcze tylko odbiór bagażu i można zacząć zwiedzać Pragę. Po stolicy Czech najlepiej poruszać się komunikacją miejską. Taksówki są drogie, polecamy zatem metro, autobusy i tramwaje. Z lotniska w Pradze możemy się bardzo szybko dostać do centrum. Wystarczy skorzystać z autobusu, tak zwanego ekspresu, który zawiezie nas bezpośrednio do głównego dworca kolejowego, a stamtąd mamy tylko 7 minut pieszo do Placu Wacława. Z lotniska do centrum dostaniemy się autobusami o numerach 100 i 119. Ten drugi zawiezie nas bezpośrednio do linii metra o numerze A, a stamtąd już tylko 3 przystanki do serca Pragi, czyli do Hradczan. Bilety uprawniające do przejazdów komunikacją miejską kupimy w specjalnych biletomatach. Najtańsze, uprawniające do 15-minutowego przejazdu, kosztują 12 koron, czyli około 2 zł. Praskie metro ma 3 linie. Przesiadki między liniami zlokalizowane są w najbardziej atrakcyjnych częściach Pragi. Niedaleko Rynku Staromiejskiego oraz przy Muzeum Narodowym na Placu Wacława. Pierwszego dnia proponujemy relaks. Oczywiście może to być trudne w gigantycznym tłumie turystów odwiedzających Pragę. Najlepiej zatem podjechać metrem do stacji Malostranska. Stamtąd spacerkiem przejdziemy na ulicę Cichelną, gdzie czeka na nas jedna z praskich atrakcji. Na dziedzińcu Muzeum Franza Kafki, tego od procesu, znajduje się oryginalna rzeźba o wdzięcznej nazwie Sikający, kontrowersyjne dzieło Dawida Czernego. Rzeźba przedstawia dwóch mężczyzn oddających mocz do basenu w kształcie Czech. Według jednej z interpretacji odzwierciedla to stosunek polityków do kraju. Inni uważają z kolei, że dzieło pokazuje czeskie poczucie humoru i dystans naszych sąsiadów do własnych symboli narodowych. Idąc dalej ulicą Cichelną, natrafimy na najwęższą praską uliczkę, a w zasadzie schodki, po których dostaniemy się do jednej z restauracji nad Wełtawą. W przejściu mieści się tylko jedna osoba, dlatego schodki wyposażone są w sygnalizację świetlną. Stąd już niedaleko do praskiego Hyde Parku, ściany Johna Lennona. To miejsce jest przejawem fenomenu czeskiej kultury. Wizerunek najsłynniejszego z Beatlesów pojawił się tu w latach 60., gdy młodzież kontestowała oficjalną kulturę propagowaną przez komunistyczne władze Czechosłowacji. Pod koniec lat 80., kiedy rozpadał się blok wschodni, pod oknami ambasady francuskiej dochodziło do licznych starć młodzieży z milicją. Dziś jest to miejsce, gdzie każdy może wyrazić swoje ideały, takie jak miłość czy wolność, choć wśród licznych bazgrołów i napisów coraz trudniej odnaleźć wizerunek patrona tego miejsca. Przy ścianie Lennona zawsze jest głośno, więc w poszukiwaniu odrobiny spokoju kierujemy się na Kampę. To sztucznie stworzona wyspa powstała w średniowieczu poprzez przekopanie kanału wodnego Czertowka. Do niedawna Praga była miejscem, gdzie można było spokojnie, kulturalnie, na skwerkach albo w parkach wypić ulubiony alkohol, na przykład piwo albo lampkę wina.
Niestety ze względu m.in. na hałasujących turystów wprowadzono liczne zakazy dotyczące spożywania alkoholu w miejscu publicznym. Na szczęście jest kampa, gdzie można w spokoju biwakować. Sama ulica prowadząca na kampę objęta jest zakazem spożywania alkoholu poza wyznaczonymi ogródkami, dlatego spragnieni spokoju turyści przychodzą właśnie tutaj. Z brzegów kampy roztacza się piękny widok na podświetlany nocą most Karola i turystów korzystających z uroków Wełtawy. Pierwszego wieczoru w Pradze można także przespacerować się mostem Karola. Tuż za nim napotkamy liczne restauracje i bary oblężone przez turystów. Wystarczy jednak oddalić się dwie uliczki od głównej drogi prowadzącej z mostu Karola na rynek staromiejski, aby znaleźć trochę ciszy w tradycyjnych czeskich hospódkach, piwnicach, czyli piwiarniach i hostincach. Dobrze jest nabrać siły przed drugim dniem w Pradze. Co zwiedzać następnego dnia po udanym wieczorze w stolicy naszych południowych sąsiadów? O tym w następnej części naszego turystycznego przewodnika po Czechach.